tvpodkarpacie.pl. Wydział Promocji ma problemy z zabezpieczeniem w obszarze kultury na przyszły rok, na takich imprezach dotyczących Sylwestra, Dni Sanoka, zakończenia wakacji, zabezpieczenia zespołów i wykonawców artystycznych z uwagi na to, że jest duże zapotrzebowanie i po prostu to środowisko w tej chwili narzuca warunki i życzy sobie, żeby podpisywać umowy jeszcze w tym roku, które konsekwencje wydatków gminy będą ponosić w roku 2018, w nowym budżecie. Z tego względu, że ustawa o finansach publicznych zabrania organowi wykonawczemu ponoszenia wydatków przekraczających rok budżetowy, które nie były zaplanowane, na początku w uzgodnieniu z biurem prawnym znaleźliśmy rozwiązanie poprzez ujęcie w umowach z agencjami estradowymi, muzycznymi i artystami tak zwanego zapisu zawieszającego. Dotyczył on dwóch punktów, mianowicie, które mówiły, że umowa w przypadku nieziszczenia się warunku, a warunek dotyczył zabezpieczenia środków i podjęcia uchwały budżetowej do końca 31 stycznia 2018 roku. Jeżeli taka uchwała budżetowa by nie była podjęta, po prostu umowa nie obowiązywała. Ale okazało się, że część środowiska po prostu takiego zapisu nie przyjmie. Przede wszystkim agencje muzyczne, które podpisując umowy już z artystami, gdyby hipotetycznie umowa nie obowiązywała, ich umowa z artystami jest obowiązująca i oni musieliby zapłacić kary. Więc po mojej konsultacji, którą przeprowadziłem na konferencji tydzień temu skarbników, miałem możliwość rozmowy z przedstawicielami RIO, przygotowałem zapis w wieloletniej prognozie finansowej, mianowicie w punkcie trzecim w wieloletniej prognozie finansowej mamy upoważnienie dla zarządu do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy, ale to zobowiązanie dotyczy zabezpieczenia przede wszystkim dostaw wody, gazu, energii, czyli zapewnienie ciągłości działania w tym obszarze. Natomiast brakowało nam takiego upoważnienia dla organu wykonawczego, który dawałby możliwość zaciągania przez burmistrza zobowiązań przekraczających rok budżetowy, a dotyczących nowego roku budżetowego. Więc jest propozycja w autopoprawce, że dodaje się paragraf o brzmieniu w wieloletniej prognozie finansowej. Upoważni się burmistrza miasta Sanoka do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w artykule 228 ust. 1 punkt 2 ustawy o finansach publicznych, zawieranych na czas określony w zakresie wydatków związanych z zadaniami z zakresu kultury dotyczących umów z agencjami muzycznymi lub artystami estradowymi do kwoty 300 tysięcy złotych. Kwota została podana, mówię, po konsultacjach, ona musiała być tutaj, jakaś granica podana tych wydatków. Więc to jest taka autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Jeżeli chodzi o sam projekt uchwały, to w wyniku zarządzeń burmistrza z 25 września oraz 29 września, jak również uchwały zmieniającej uchwałę budżetową, która została przed chwilą podjęta, dochody ogółem zwiększają się o kwotę 1 108 949 zł, w tym dochody bieżące zwiększają się ogółem o kwotę 1 071 949 zł. Dochody majątkowe zwiększają się ogółem o kwotę 37 tysięcy z tytułu dotacji od województwa podkarpackiego na budowę i modernizację drogi dojazdowej w obrębie Dąbrówka Małopolska, ulica Małopolska. Wydatki ogółem zwiększają się o kwotę 1 701 833 zł, w tym wydatki bieżące zwiększają się ogółem o kwotę 2 528 455 zł.
poprzez zmniejszenia w kwocie 241 378 zł. One dotyczą wydatków bieżących, na przykład na rozwój miasta czy pomocy społecznej, z przeznaczeniem również na wydatki bieżące i majątkowe. I wydatki ogółem zwiększają się poprzez zwiększenia w kwocie 2 769 833 zł. W wyniku zwiększenia planu na zadaniach finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa kwota 959 949 zł. Pokrycie niedoborów planu na zadaniach związanych z finansowaniem oświaty, dotyczy to przedszkoli, żłobków, kwota 1809 884 zł. Grupa wydatków, wynagrodzenie i składki od nich naliczane, zmniejsza się o kwotę 118 597 zł. Wynika to z przeniesień wydatków budżetowych. Jeżeli chodzi o wydatki majątkowe w roku 2017, zmniejszają się ogółem o kwotę 826 622 zł, w tym w zmniejszeniach o kwotę 889 081 zł i dotyczy to pomocy finansowej dla województwa podkarpackiego w kwocie 775 tysięcy, inwestycji na Mosirze o kwotę 98 300, zakupów nieruchomości o kwotę 7 tysięcy i inwestycji Urzędu Miasta o kwotę 8 571 zł i poprzez zwiększenia o kwotę 62 459 zł. W tym zwiększenia dotyczą modernizacji ulicy Małopolskiej 37 tysięcy, zakupów inwestycyjnych w Urzędzie Miasta 10 159, zakupów inwestycyjnych w Mosirze 15 300 zł. Przychody budżetu miasta zwiększają się o kwotę 592 884 zł w wyniku wprowadzenia wolnych środków, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 6 ustawy o finansach publicznych. Rozchody budżetu nie zmieniają się. Kwota długu pozostaje na poziomie sprzed zmiany. Kwota długu nie zmienia się. Wynik budżetu ulega zmianie stosownie do dokonanych zwiększeń budżetu. W załączniku nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa dokonuje się zmian przedstawionych w punkcie od 1 do 2 rzymskie i w załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF-u pozostaje bez zmian. I tak jak na początku powiedziałem, w uzasadnieniu, w uchwale o zmianie wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-18 wprowadza się zapis upoważniający burmistrza miasta Sanoka do zawierania umów z agencjami muzycznymi i artystami estradowymi w zakresie imprez kulturalnych, które odbędą się w roku przyszłym. Dotyczy to Sylwestra na rynku, Dni Sanoka i zakończenia wakacji. Taki zapis daje możliwość rezerwacji występu renomowanego artysty, jak również zawarcie umowy na korzystnych warunkach finansowych. To jest kwota zabezpieczona na cały ten paragraf, o którym była mowa, czyli prąd i tak dalej, i tak dalej. Czy to chodzi tylko, i wyłącznie o kwotę, która miałaby opłacić tych artystów? Ta kwota wynika z umów, które będą podpisane z agencjami czy z artystami. I tam jest jeszcze rezerwa w tej kwocie 50 tysięcy złotych, jeszcze jak gdyby niewydatkowana, bo ona jest zaplanowana w dziale promocji, ale podwyższyliśmy jeszcze o 50 tysięcy z uwagi na to, że no, jakaś potrzeba może do końca roku się pojawić, aby taką umowę po prostu podpisać. Mamy głosować za takim kotem w worku trochę. Ja bym chciał wiedzieć, jak ten kot ewentualnie może się nazywać, bo przyznam, że niekiedy wybory artystyczne co do wykonawców, jak się pojawiają w Sanoku i jakby na podstawie umów z miastem, no trochę mnie zaskakują. Czy znamy już nazwy tych wykonawców, bo skoro jest z jakimiś agencjami rozmawiamy, to rozumiem, że one się opiekują jakimiś tam wykonawcami, zespołami. Mógłby pan jakby tutaj coś na ten temat powiedzieć? Czy z informacji od naczelnika pana Rafała Jasińskiego, no wiem, że będą to artyści bardzo znani, jeżeli chodzi o Estradę Polską i którzy mają bardzo duże wzięcie. Tych środków w bieżącym budżecie nie ma zabezpieczonych, bo one dotyczą wydatków w roku 2018. Czyli w tym roku podpisywane umowy? W tym roku podpisywane, ale w momencie podpisania umowy powstaje zobowiązanie przekraczające rok budżetowy, gdzie nie mamy jeszcze projektu budżetu, prowizorium, nie mówiąc już o uchwale budżetowej. Dlatego no, tak jest wieście, żebyśmy tutaj byli w porządku wobec ustawy o finansach publicznych, żeby nie zarzucono nam tutaj przekroczenia pewnych uprawnień. Ja mówię, w pewnym stopniu z niektórymi artystami ten zapis zawieszający umowę sprawia,
sprawy rozwiązywał, bo chyba dwie umowy takie zostały podpisane. Natomiast umowy z agencjami muzycznymi no nie przeszły, ponieważ no, takiej treści agencji nie chciały podpisać i tylko poprzez upoważnienie dla pana burmistrza no, zaciągnięcie takie zobowiązanie poprzez uchwałę Rady Miasta taka umowa będzie mogła być podpisana. TV Podkarpacie.pl